Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czego dziś boi się Warren Buffett? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który wprowadza plany inwestycyjne, dzięki którym można regularnie inwestować w długim terminie przy zerowej prowizji do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznie. Więcej szczegółów, link w opisie i w komentarzu. Zapraszam serdecznie, Andrzej Stefaniak. Czego dziś boi się Warren Buffett? W ostatnich dniach pojawił się coroczny list Warrena Buffetta do swoich inwestorów i w tym liście były bardzo wyraźnie wypunktowane informacje dotyczące tego, w którą stronę spółka ma podążyć oraz oczywiście zagrożenia. I Warren Buffett ewidentnie pokazuje, że widzi rozbieżność w zachowaniu amerykańskiej gospodarki i tym, co się dzieje teraz na Wall Street, i widzi, jak bardzo odjeżdżają indeksy giełdowe, dlatego też sygnalizuje, że według niego ocena tego, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych, będzie uzależniona od tego, czy gospodarka amerykańska będzie się rozwijała na jeszcze szybszym tempie dynamiki wzrostu, czy też będziemy świadkami tego, że będziemy coraz bardziej odklejać się od tego, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce. Tak Warren Buffett sygnalizuje, jego firma ma rekordowe ilości wolnej gotówki, ale co jest najciekawsze, dziś Warren Buffett nie widzi dla siebie okazji inwestycyjnych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, więc te zasoby gotówkowe, które zaczął gromadzić, bardzo teraz będą aktywami niepracującymi w takim zakresie, że nie widzi on możliwości teraz zainwestowania ich w amerykańskie przedsiębiorstwa, więc tego boi się Warren Buffett, że ceny giełdowe są na tak wysokich poziomach, że nie uwzględniają takiego dyskonta, który on bardzo często, który on zawsze stosuje do tego, żeby wchodzić w poszczególne walory. Dlatego też widzimy, że te słowa Warrena Buffetta dają nam ostrzeżenie przed tym, że rozjeżdża się wycena spółek giełdowych względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale Warren Buffett jeszcze nie sygnalizuje, że według niego to jest bańka spekulacyjna i coś, co teraz już skrajnie odrywa się od prognoz. Te najważniejsze skrótowe informacje zawarłem w tłumaczeniu artykułu, który tutaj teraz będziecie, już pokazuje, te skróty już się pokazują i zachęcam do tego, żeby sobie samodzielnie przestudiować wszystkie informacje zawarte w tym artykule, żeby lepiej zrozumieć, czego dziś boi się Warren Buffett. I proszę zwrócić uwagę, Berkshire Hathaway sięga kapitalizacji 1 biliona amerykańskich dolarów, więc widać, jak bardzo ten konglomerat teraz silnie zyskuje na wartości za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z tendencją wzrostową, ale nawet kiedy dochodzi na giełdzie amerykańskiej do bessy, do negatywnych tendencji, to także ten wehikuł potrafi zarabiać kapitał, generować gotówkę, a to jest najistotniejsze i na to warto zwrócić uwagę. I równolegle patrzmy teraz, co się dzieje na indeksach giełdowych. W Stanach Zjednoczonych indeks Standard & Poor's jest na dobrej drodze, żeby już trwale wyjść z tego kanału wzrostowego 16-miesięcznej historii, żeby zdynamizować tendencję wzrostową, żeby ruszyć trwale w kierunku poziomów 5500, 5600 i dopiero wtedy, kiedy rynek sięgnie tych poziomów, będzie można mówić o tym, że wyceny amerykańskiej giełdy sięgnęły poziomów z 2021 roku. Nawet nie jesteśmy na tych samych poziomach, jeżeli chodzi o wyceny prostymi wskaźnikami analizy fundamentalnej, niż miało to miejsce 3 lata temu. Dlatego też jeszcze bardzo daleko jest do tego, żeby twierdzić, że mamy bańkę spekulacyjną na Wall Street. I co jest też bardzo ciekawe, proszę zwrócić uwagę, jeżeli rozbijemy indeks Standard & Poor's i każdej spółce damy taką samą wagę i nie będziemy tutaj uwzględniać tego, jaka jest kapitalizacja, wielkość poszczególnych spółek, to widzimy, że także ta miara bardzo wyraźnie pokazuje, że absolutnie nie można mówić o jakiejś bańce spekulacyjnej. Jesteśmy bardzo daleko od poziomów, które były obserwowane 15, czy też już nie mówiąc o tym 20 lat temu, kiedy hossa internetowa rozlewała się w amerykańskiej gospodarce. Zupełnie te wykresy nie pokazują, że mamy tutaj do czynienia z jakimś zjawiskiem typu bańka spekulacyjna, zupełnym oderwaniem się tego, co się dzieje na giełdzie z fundamentami, czyli wynikami amerykańskich przedsiębiorstw. A jeżeli chcemy posiłkować się i obserwować to, co się dzieje w szerokiej amerykańskiej gospodarce reprezentowanej na giełdzie, to warto patrzeć na indeks Russell 2000 i tutaj wykresy sygnalizują tak, jakby indeks miał ochotę i to wkrótce bardzo dynamicznie ruszyć w górę i podpierać i wspierać tendencje, które widzimy na głównych parkietach, zwłaszcza tych związanych oczywiście z technologią, czyli tam, gdzie się już bezpośrednio uwzględnia modę, tendencję, trend na wycenę sztucznej inteligencji w przyszłych wynikach amerykańskich przedsiębiorstw. Naprawdę warto zwrócić uwagę na to, czego i na co zwraca uwagę i czego się obawia, czego boi się Warren Buffett. Przypominam, w tym artykule jest bezpośredni artykuł, w którym są też zawarte treści, które odpowiadają przesłaniu, jakie Warren Buffett wystosował do swoich akcjonariuszy w ostatnich dniach w swoim corocznym liście do inwestorów. I w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, a najnowszy raport mówi o tym, czy Fed prowadzi ukryty dodruk. To jest bardzo też interesujące zjawisko, na które warto zwracać uwagę. Część inwestorów przywiązuje do tego dużą wagę, więc jeżeli Ty zwracasz uwagę na dodruk, na tak zwane luzowanie, to naprawdę zachęcam Cię do tego, żebyś ten materiał, który jest podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Jest niemożliwe, by kupować zawsze na dołku i sprzedawać zawsze na górce, ale problem inwestowania i budowania portfela w długim terminie rozwiązuje kupowanie regularne, zwłaszcza gdy chcecie inwestować np. w indeks giełdowy zamiast w poszczególne spółki. Można to ułatwić i przyspieszyć, korzystając z planów inwestycyjnych w XTB, gdzie można inwestować nawet zlecając regularne, automatyczne przelewy od kwoty 50 zł co miesiąc, korzystając z 350 ETF-ów. Stworzony przez Ciebie plan inwestycyjny można zasilać przelewami do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznie, a XTB nie będzie pobierać żadnej prowizji od handlu. Więcej o planach inwestycyjnych w opisie i w komentarzu. Zapraszam, by zapoznać się z tym bardzo interesującym i korzystnym tematem. Inne rynki, na które warto zwrócić uwagę. Proszę, patrzmy równolegle, jak spadają rentowności amerykańskich obligacji. To sprawia, że amerykański dolar staje się mniej atrakcyjny, dlatego też euro-dolar wyraźnie dzisiaj zyskuje na wartości. Zwróćmy uwagę, że pomimo tego, że amerykański dolar w ostatnim czasie zyskiwał na wartości, to jakoś nie można mówić o jakimś gwałtownym odsunięciu się inwestorów instytucjonalnych od długich pozycji w euro. Ten spadek ma miejsce, ale myślę, że absolutnie nie można jeszcze mówić o tym, że ci inwestorzy porzucili długie pozycje w europejskiej walucie. Na fali wzrostów euro-dolara oczywiście relatywnie lepiej niż Stany Zjednoczone zachowują się indeksy giełdowe w Europie, zwłaszcza indeks DAX, który ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Zwróćmy uwagę, jak teraz pod koniec lutego rynek wycenia przyszłe obniżki stóp procentowych. Jest tylko niecałe 80% prawdopodobieństwa, że w czerwcu będzie pierwsza obniżka stóp. Do końca roku jest w rynku 82 punkty bazowe obniżek stóp procentowych. Analogicznie dla strefy euro jest 104% prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych i do końca roku 95 punktów bazowych obniżek. Systematycznie w ostatnim czasie zmniejszają się szanse na gwałtowniejsze, mocniejsze ruchy, czyli obniżki stóp procentowych. Warto być tego świadomym. Pochodną tego, co się dzieje na stopach procentowych na amerykańskim dolarze, jest presja wzrostowa na cenie złota. Zwróćmy także uwagę, że srebro zatrzymało się na swoich ważnych oporach w rejonie 23-30, to jest spojenie średnich kroczących. Rynek będzie musiał zdecydować, w którą stronę ruszyć. No i oczywiście patrzmy także na Bitcoina. Dla mnie cały czas ten rynek jest pewnego rodzaju wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się może wydarzyć na Wall Street, na indeksach giełdowych i gdyby się tak dzisiaj posiłkować tym, co się dzieje, to można by oczekiwać sesji na przeczekanie, na doczekanie, na kontynuowanie jakiegoś zatrzymania na obecnych poziomach. Jestem ciekawy, czy tak będzie, a dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych, dlatego będzie łatwiej o to, żeby odczytać prawidłowo, jaki jest faktyczny sentyment na rynkach światowych, zwłaszcza oczywiście na Wall Street. Na koniec polskie aktywa, ponieważ pochodną wzrostów euro-dolara jest także relatywna siła polskich aktywów. Proszę zwrócić uwagę, umacnia się złoty tak względem europejskiej waluty, jak i amerykańskiej. Prawdopodobnie będziemy testować w najbliższym czasie minima, które były w ostatnich dniach utworzone, w ostatnich tygodniach utworzone, czyli poziomy 3,88, 3,90 na dolar złotym oraz rejony nieco poniżej 4,30. Na eurozłotym zobaczymy, co się tam dalej wydarzy, ponieważ w tym miejscu przebiega, zwłaszcza na dolar złotym, potężna linia, 14-letnia linia trendu wzrostowego. Jej przełamanie będzie oznaczało, że odwraca się długoterminowa tendencja na rynku polskiego złotego. Będziemy świadkami prawdopodobnie wtedy napływu kolejnych kapitałów, zwłaszcza z Wall Street. I jest to bardzo pozytywna wiadomość oczywiście dla giełd papierów wartościowych, dlatego też giełda ma potencjał ku kontynuacji hossy. Jak widzimy, nie można też mówić o jakimś jakiejś bardzo wyraźnej zmianie wycen i ruchu, skali ruchu między giełdami w Warszawie, w Budapeszcie, w Pradze i oczywiście także w innych tych ważnych giełdach w naszym regionie. Dlatego też taka relatywna, mała różnica między tym, co się dzieje w Warszawie, a między różnymi innymi parkietami sygnalizuje, że także tutaj nie można mówić o jakiejś bańce spekulacyjnej, jakimś oderwaniu się warszawskiego parkietu od rzeczywistości. Po pierwsze, widać jak na dłoni, że kapitały grają w tym samym kierunku, czyli jeżeli giełdy rosną, to rośnie także wszystko, co jest w naszym regionie. Po drugie, słowa o bańce spekulacyjnej na warszawskim parkiecie są nieuzasadnione. No i jest oczywiście duża szansa na kontynuację tendencji, jeżeli eurodolar pójdzie w górę. I takim kolejnym beneficjentem tego, co się dzieje na eurodolarze, jest zakup polskich obligacji. Rentowności spadają, ale jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem aż do momentu, kiedy w marcu uzyskamy najnowsze projekcje Narodowego Banku Polskiego o inflacji, niewiele się tutaj wydarzy. Drodzy Państwo, zachęcam do tego specjalnego materiału podlinkowanego na dole w opisie i w komentarzu. Czy Fed prowadzi ukryty dodór? To jest szczególnie ciekawy materiał. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj wieczorem, kiedy będziemy podsumować sesję w Stanach Zjednoczonych. Trzymajcie się, cześć! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.